Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie, Pasje, Miasto, realizowany dla Miejskiego Domu Kultury w Częstochowie. Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa do krainy muzyki. No i do krainy takiego instrumentu, który jest naprawdę jednym z najtrudniejszych instrumentów, czyli do krainy skrzypiec. Może tak, proszę Państwa. Gościem moim i Państwa Zosia Wypych. Dzień dobry, Zosiu. Dzień dobry. I powiem Państwu jedną rzecz. Jak Zosia wyszła do teatru, ja mówię, no znam tą kobitkę skądś. Okazało się, że 6 lat temu brała udział w zajęciach teatralnych, które prowadzę w Miejskim Domu Kultury, czyli no spotykam się ze swoją uczennicą, którą znalazłem w internecie i którą zaprosiłem do programu zupełnie, jak gdyby zapominając o tamtej przygodzie sprzed 6 lat. Więc tym bardziej się cieszę, bo dowiem się, co słychać. No i w ogóle wiecie Państwo, jak. Dobrze. Zanim o tych skrzypcach, o tej muzyce i tak dalej, to muszą paść pytania, które padają zawsze. Częstochowianka? No nie do końca. Urodziłam się w Częstochowie, ale na co dzień mieszkam w Kłobucku, więc Kłobucczanka. Tak. No ale moi dziadkowie od strony mamy, to jakby są z Częstochowy. A jeśli chodzi o tatę, no to gdzieś tam różne korzenie, bo moja prababcia była na przykład Ukrainką. O, proszę. Więc to tak powiem. To może stąd ta uroda? A, być może. Powiedz mi, Zosiu, to jest tak, że ty masz jakąś wiedzę dotyczącą dziadka, pradziadka, co oni w ogóle robili? No tak, myślę, że dość sporą. Jeśli miałabym to uporządkować, to tak może od strony tej muzyki. Czyli byli muzycy. Tak, byli. No. Gdzieś tam zarówno od strony mojego taty, jak i od strony mamy ta muzyka gdzieś była. W ogóle taka dość artystyczna rodzina, właśnie z jednej i z drugiej strony. Ale chyba jakbym miała wybrać osobę, która gdzieś tam muzycznie mnie zainspirowała, to chyba tak najbardziej jednak tata. Tata na czym gra? Tata to chyba na czym nie gra. Aha, czyli jest multiinstrumentalistą. Tak, ale głównie tak gitara i wokal. I chyba z takim wspomnieniem gdzieś tam od dziecka najbardziej, no to muzykowanie w domu, czy chociażby wyjazdy na koncerty zespołu bluesowego, w którym wtedy grał. No teraz już niestety nie, no ale... Ale to co tam, bo ten Kłobuck to słynny z tego bluesa jest, że tam parę składów było. Troszkę tak. Tam festiwal się kiedyś odbywał jakiś bardzo poważny, niestety już nie. No to słuchaj, to gratuluję, ale powiedz mi, jeżeli chodzi o tą muzykę, to było tak, że tata pokazał, czy była normalna edukacja? Znaczy, no i jedno i drugie. Było, czyli była szkoła muzyczna. Była szkoła muzyczna. I normalnie pierwszy, drugi stopień? Tak, pierwszy i drugi stopień. W skrzypcach, w klasie skrzypiec? Tak, w klasie skrzypiec. W naszej częstochowskiej. Szkole muzycznej. Na Jasnogórskiej, tak, rozumiem. Tak. Aha, i co teraz akademia? Akademia Muzyczna imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ale już nie skrzypce. Skrzypce jakby są, ale studiuję muzykoterapię. Aha, czyli wirtuoski nie będzie z ciebie. Takiej... No wirtuoski nie, jednak gdzieś tam ciągnie mnie bardziej do pracy z ludźmi i wykorzystywaniem tej muzyki właśnie w tym terapeutycznym celu. Ale no jakby skrzypce są, cały czas gram. Rozumiem, no tam piano też, fortepiano, bo to wszystko musi jakoś tam iść w harmonii. Zosia, dlaczego nie Akademia Teatralna? No to był taki moment, faktycznie. Był, gdzieś no, mnie tam ciągnęło.
wydawało mi się nawet, że wydaje mi się to teraz, że każdego gdzieś tam trochę chyba ta myśl zawsze była. Ja też ją przechodziłam, ale w pewnym momencie jednak sobie zdałam sprawę, że no jest ta muzyka i chyba aktorstwo sobie odpuszczę. Odpuścisz. Wiesz, bo ja ci powiem, że wbrew pozorom bardzo wielu aktorów to są ludzie z wykształceniem muzycznym. Tak. Zbyszek Zamachowski, no mnóstwo, ja tam nie będę teraz wymieniał, ale że przez muzykę do teatru, a u ciebie jednak ta muzyka i muzyka. No bo jednak ta scena od dziecka, no to gdzieś tam była, może ciągnąć. Może ciągnąć. No super, to jest tak, że żeby dostać się na te studia, to trzeba było egzaminy zdawać? Tak. Czyli normalnie praktyczne takie, proszę niech mi pani tutaj ten, zobaczymy czy pani się nadaje? Tak, była jakby rozmowa wstępna taka, czy właśnie te umiejętności w stronę tych społecznych, terapeutycznych są. Więc była rozmowa i był też taki praktyczny egzamin z tej zarówno wiedzy fizycznej, jak i samego grania, czy potrafimy grać. Zosiu, ale to jest tak, że no bo to są takie czasy, że każdy jak podejmuje studia, no to dobrze, bo będę miała, bo to są studia, po których znajdę pracę, prawda? Był taki boom kiedyś na zarządzanie i marketing, później na logistykę. Jeżeli na pewno skończysz, no bo ja wiem, że to nie bez dwóch zdań, ale jeżeli uzyskasz ten dyplom terapeutki muzycznej, to co ty możesz robić w życiu? Pracować z ludźmi. No dobrze, ale jak? Gdzie? To jest szkoła? To są ośrodki jakieś wychowawcze? To nie wiem, wiesz o co mi chodzi? Tak, właściwie to, to jest to na takim etapie, że trochę też trzeba szukać samemu i dostawać się do tych miejsc pracy, ale jednak już nawet w szpitalach gdzieś tam psychoterapia zaczyna być. O proszę, czyli jest szeroki wachlarz. Tak, można właściwie przebierać, więc myślę, że pracy jest dużo, ale trzeba też trochę poszukać. Dobrze, no ale to jest tak, że co, siedzisz w tym Wrocławiu, na weekend przyjeżdżasz po słoiki do Kłobucka. Można tak powiedzieć. I wracasz, no ale to tylko studia, czy grywasz coś też? Grywam. Grywasz. Troszkę na ślubach. Aha, czyli można powiedzieć, że komercyjne grania. Tak, ale też na co dzień pracuję we Wrocławiu. Prowadzę zajęcia z dzieciakami. Już takie umuzykalniające, więc praca jest i jakby działam cały czas z tą muzyką. To jest pierwszy rok? Drugi? Jestem po drugim i teraz będę się bronić na licencjacie. Aha, ale żeby pełny to do końca 5 tak, jest normalnie. 2 lata magisterki, ale to jakby osobny egzamin, więc już po tym roku mam nadzieję będę miała już połowę za sobą. Nie, no to bardzo mi zaimponowałaś, chociaż bardziej bym się ucieszył, jakbyś przyszła i powiedziała: Panie Wojtku, jestem w Krakowskiej Wyższej Szkole Teatralnej, u profesor takiej i takiej. Ja mówię: o kurde, Zosia. Ale nie, no fajnie. Ale może jeszcze przede mną, może jeszcze. Może tak, bo ty jesteś dynamit dziewczyna, masz zawsze pełno rzeczy w głowie. Ale to miłe, bardzo, bardzo się cieszę, że znalazłaś czas i że się spotkaliśmy w ogóle po 6 latach, jak ten czas leci. Zosiu, gotujesz? Niekoniecznie. No ale jak jesteś tam w tym Wrocławiu, to co, McDonald's i KFC? Czy... Znaczy tak, zdarza mi się zaskoczyć, ale jakby bardziej zaskakuje mnie gotowanie mój chłopak. Aha, ja czyli jestem... tam wsparcie jest męska, dło tak, jest. Tak, można tak powiedzieć. Ja z gotowaniem od czasu do czasu, tak, czymś zaskoczę, ale chyba nie mam tej zajawki, jak na razie. Okej, no ja bym cię zaprosił na kolację, to co powinno być na talerzu, żebyś powiedziała, dobra, ale tym Kowalskim mu gościem. Myślę, że dużo rzeczy, które by tam były, to by mnie na pewno zadowoliły, ale najbardziej to chyba kuchnia azjatycka, ewentualnie włoska. Rozumiem, azjatycka na ostro? Czy... Tak, tak. Tak, może być pikantnie. Tak, może być, jak najbardziej. No bo to nie każdy ten. Dobra. Muzyka, zapytam o muzykę. Jeżeli miałabyś wymienić 3 wykonawców albo 3 zespoły, które bardzo silnie wpłynęły, ukształtowały jak gdyby tą twoją osobowość muzyczną, to co by to było? Jeśli chodzi o skrzypka, to na pewno David Garrett. Jeśli chodzi o obecnie, co mnie tak najbardziej porusza, to Tom Odell, Hozier,
I ewentualnie jeszcze... Joshua Bell? Byłam na próbie przed częstochowskim koncertem. No. Mieliśmy taką okazję, jako taka mała dziewczynka, obserwować no. próbę. Także tak, też na pewno. Świetny skrzypek, nie? Mhm. No dobrze, a jeżeli zespoły, to muzyczne, to co to będzie? Rock, metal, blues? Myślę, że rock. Rock. Myślę, że rock. Nirvana? Queen? Obecnie to no. od czasu, kiedy wystąpili na Eurowizji, to jestem chyba największą fanką Maneskin. No, zdecydowanie, ale ogólnie mój chłopak mnie takimi mocniejszymi brzmieniami zaraża. Czatuje. Tak. I myślę, namawia mnie na jakiś mocniejszy festiwal, może się zdecyduje. Aha. Także no jeszcze trochę musimy przekonać. Do tego. Jaki film powinienem obejrzeć dzisiaj wieczorem? Który mi polecisz? Wyspa Tajemnic. Wyspa Tajemnic? Ja nie oglądałem. Ciekawe, z Leonardo DiCaprio. Wyspa Tajemnic. Ja lubię takie filmy gdzieś tam, gdzie jest to drugie dno jednak. Tajemnic. Incepcja. Widziałem. Mhm. To tak, to moje klimaty. Aha, no fajnie, dobrze. Obejrzę sobie, bo nie widziałem. A może widziałem, wiesz, włączę i zobaczę. Tak. Widziałem, tylko że wiesz. Bardzo możliwe. No dobrze. Kuchnia była, muzyka była, film był, jest czas na czytanie książek. Od czasu do czasu tak. Kiedyś no. bardzo dużo, teraz może troszkę mniej. Ale jak miałabym wybrać, jaki gatunek, to chyba najbardziej kryminał. Jednak. Kryminały. Tak. Rozumiem, ale to na zasadzie po prostu relaksu. Relaksu, ewentualnie... Zamordował ją, on fajnie, ciekawe czego złapał. Tak, tak, coś takiego, ale też lubię jednak książki takie psychologiczne, żeby się dowiedzieć czegoś, o sobie, albo co mogę wykorzystać gdzieś tam w pracy, właśnie z dzieciakami. Rozumiem, to czyli tak. takie, Czy poza tymi skrzypcami i tą miłością do dzieci, no i miłością do chłopaka i jego kuchni, masz jeszcze jakieś inne pasje? Na ten moment? Podróże. Podróże? Starasz się... Gdzieś tam sobie przybrałam za cel, żeby jednak podróżować i coś tam ciekawego sobie zobaczyć. Byłaś gdzieś w takich jakichś bardzo egzotycznych miejscach? Na ten moment najbardziej egzotyczny był Egipt w tamtym roku. No to bardzo mi się podobało, ale gdzieś tam jeszcze dalsze kierunki są w planach, także... Aha, ta Azja tam ciągnie? No myślę, że tak, to chyba najbardziej Tajlandia. Tajlandia, tak. Te sprawy. No dobrze. Powiedz mi jedną rzecz, bo to jest taka... ogólnie taki jest trend, tendencja, że młodzi ludzie wyjeżdżają na studia z Częstochowy, czy też z Kłobucka. No bo tam przed studiami przecież mieszkałaś. Ja wiem, że to jeszcze jest trochę czasu, ale ty w ogóle bierzesz pod uwagę, żeby wrócić tu? Nie wykluczam. Nie wykluczasz? Nie wykluczam. Jakby jeśli chodzi o pracę, to myślę, żeby się znalazło na pewno. I myślę, że jeśli należy się taka okazja, to czemu nie? Ja ogólnie Częstochowę lubię i myślę, że nie miałabym nic przeciwko, żeby... Gdzieś tam, jeśli się nadarzy taka okazja, to nie wykluczam. Zgrasz na takim bardzo specyficznym instrumencie. Czy zdarza ci się, nie wiem, brać udziały w jakichś jam sessionach we Wrocławiu, czy w ogóle grywać z ludźmi, czy raczej nie? Ogólnie bardziej w takich terapeutycznych na studiach, to tak, jest okazja. Tak, żeby wyjść na rynek i zagrać, to jeszcze takiej okazji nie było. Aha. Ale być może też myślę, że to jest dobry pomysł, żebym zrobiła coś zupełnie nowego, co jeszcze nie było okazji, więc... No nie, no dobrze, trzeba próbować wszystkiego. Jesteś młodą, piękną dziewczyną, także wiesz, dopóki jest chęć i ochota, to trzeba działać. No to pytanie zawsze pada w tym programie od 8 lat. Jaki jest twój stosunek do Częstochowy? Jak ty postrzegasz to miasto? Po pierwsze, na pewno jako miasto, które dało mi taki rozwój. I gdzieś tam od dziecka jednak tutaj zajęcia, tutaj szkoła muzyczna. Najpierw był balet,
No później egzaminy do szkoły muzycznej, więc gdzieś tam ten rozwój zdecydowanie kurczę, tutaj. Czyli cały czas ci ciągnęło do sceny. Tak, no cały czas. Ale powiedz mi, tak przepraszam, że wchodzę w słowo, to było tak, że było liceum i uzupełniałaś szkołę muzyczną, czy ta szkoła muzyczna już była razem z... Nie, to już razem wszystko. No dobrze, a jeżeli byś mi wymieniła jednego profesora albo profesorkę, która dużo wniosła do twojego życia, to kto to by był? Ja tu na pewno pani profesor Ewa Drobner. Drobner. Ewa Drobner. Pozdrawiamy panią profesor. Pozdrawiamy. Dlatego, że jakby czasem w szkole muzycznej jest tak, że po pierwszym stopniu następuje zmiana nauczyciela. A ja miałam jednak to szczęście, że cały pierwszy stopień, jak i drugi, miała ta sama nauczycielka. Pracowałam z panią profesor. Pani profesor jest od jakiego przedmiotu? Od skrzypiec. Od skrzypiec, tak, rozumiem. Tak, czyli no taka, można powiedzieć, twoja mentorka trochę. No można tak powiedzieć, bo no jednak przez tyle lat, co już nie tylko taka relacja stricte uczeń-nauczyciel, tylko coś więcej. No, tak, wiadomo, tak bym to nazywała. Super. Czyli ogólnie rzecz biorąc, lubisz Częstochowę i masz pozytywny stosunek do niej. Tak, tak, zdecydowanie. Zdecydowanie i nie wykluczasz, że wrócisz. Nie wykluczam. Zobaczymy jeszcze, życie gdzie mnie pokaże. Poniesie. No tak. Czuję to do Hongkongu najszybciej. Nie, może nie aż tak daleko, tam tylko na chwilę, ale żeby wrócić. Jednak jestem dość rodzinna, więc... Dobrze. Zosiu, czego życzyć już tak na koniec tobie? Siły do dalszego działania i właśnie do spełniania się z tych wszystkich założonych celów. Okej, to tego życzę. Życzę zdrowia, życzę, żeby te studia poszły jak z płatka i żeby te wszystkie twoje plany życiowe uległy realizacji, co tu dużo mówić. Dziękuję. Proszę bardzo. Państwa, no co ja mogę powiedzieć? Moja była uczennica, tak, mogę powiedzieć z pełną gębą to, że uczęszczała na zajęcia teatralne do mnie, do Miejskiego Domu Kultury. Zosia Wypych, skrzypaczka. Jak będziecie Państwo kiedyś na jakimś ślubie w kościele, to jak usłyszycie skrzypce, to bardzo prawdopodobnie, że to Zosia gra. Studentka Akademii Muzycznej Wrocławskiej, kierunek terapia muzyką, tak? Muzykoterapia. Muzykoterapia. No i ogólnie lubi podróżować. No i nie wyklucza, że kiedyś do Częstochowy wróci. Ja bym sobie bardzo życzył. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę bardzo. I machamy tu. Trzymajcie się, ludziska, pozdrawiamy Was. Pa, pa.